Gdzie zamontować automat dozujący chemię basenową? Automat dozujący możesz umieścić w pomieszczeniu technicznym razem z pozostałymi urządzeniami. Automat powinien być ostatnim urządzeniem na instalacji przed wylotem do niecki basenowej. Czy warto montować automat dozujący chemię basenową? Na pierwszy rzut oka montaż automatu dozującego wydaje się być korzystny. Z doświadczenia wiemy jednak, że dla bezpieczeństwa Twojego i Twojej rodziny lepiej jest, byś także ręcznie sprawdzał jakość wody oraz okresowo kalibrował urządzenie. Jeśli tego nie dopilnujesz, to urządzenie może się rozregulować i źle dozować chemię do basenu. Jak każdy mechanizm, automat dozujący może ulec uszkodzeniu, a zbyt duże ilości chemii w wodzie są bardzo niebezpieczne. Dlatego nie zachęcamy klientów do wyposażania swoich basenów w te urządzenia. Są one kosztowne i dają złudne poczucie bezpieczeństwa, a konsekwencją złego dozowania chemii mogą być uszkodzenia powierzchni basenu, co i tak jest drobnostką w porównaniu do uszkodzeń skóry, jakie mogą wywołać poparzenia chlorem, gdy jego stężenie w wodzie będzie zbyt wysokie. Przedawkowanie chloru przez automat dozujący zdarza się dość często i nie należy do incydentów. Jak działa automat dozujący chemię basenową? Automatyczne dozowniki substancji chemicznych same oceniają jakość wody w basenie i w razie potrzeby automatycznie dawkują do niej ciekły środek dezynfekujący. Są one zdolne do dawkowania i regulowania poziomu wolnego chloru, pH i aktywnych cząsteczek tlenu. Zautomatyzowane układy dozujące składają się z pompy, jednostki sterującej i mierzącej oraz sondy pomiarowej umieszczonej w rurze wiertniczej basenu. Sondy muszą być raz na 2 miesiące zanurzone w roztworze kalibrującym, co oznacza koszt związany z zamówieniem serwisu. Jak działa elektrolizer soli? Działanie elektrolizera soli przypomina ekosystem oceanów. Dodanie soli do wody w basenie i niewielki przepływ prądu w komórce elektrolitycznej tworzą podchloryn sodu, który może całkowicie zdezynfekować wodę w basenie, bez konieczności dodawania innych produktów chloru. Pamiętaj jednak, że woda nadal dezynfekowana jest chlorem. Jeżeli w basenie masz metalowe elementy, upewnij się, że są one wykonane ze stali, która nie będzie korodowała w kontakcie ze słoną wodą.